Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Ta prawda jednoczy nas dzisiaj tutaj. Ale jest także coś, co zasadniczo możemy powiedzieć jest kwestią umowną, a jednak tak bardzo na nas wpływa. To właśnie data z kalendarza. Niby każdy dzień taki sam, ale jednak ostatni dzień roku jest inny. A na dodatek przychodzi jutro coś nowego. Nowy rok, 2020. I znowu niby nic się nie zmienia, ale jednak to dla nas coś znaczy. Koniec roku to podsumowywanie pewnych rzeczy, działań. Warto byśmy i my zapytali siebie, jaki był ten rok. Trudno byłoby odpowiedzieć jednym zdaniem, jaki był ten rok. Odpowiedzi zresztą będzie ich tyle, ilu nas tutaj siedzi w tej katedrze. Z pewnością był to rok bogaty w miłosierdzie. Można to było zobaczyć chociażby u kratek konfesjonałów, bo człowiek, który przychodzi tam, otrzymuje przebaczenie. Wystarczy, aby ukorzył się i przeprosił za to, co było złego. Dlatego ważny jest ten rok i ważne jest to wszystko, co przeżywaliśmy. Dlatego, że w tej perspektywie możemy popatrzeć w przyszłość. Możemy skorzystać z bogactwa, które przeżyliśmy. Z bogactwa łask, ale też i z tragedii grzechów, które mogą dla nas stać się nauką, by więcej ich nie popełniać. Jaki był ten rok? Niektórzy będą pamiętali go jako rok smutny, bo odszedł ktoś bliski. I choć umacnia nas nadzieja wiecznej szczęśliwości, to i tak smutek rozłączenia w sercu pozostaje. W naszej parafii pochowaliśmy 10 parafian, ale także wspominamy i mamę księdza biskupa Edwarda, która odeszła do Boga. Dlatego pamiętamy o naszych zmarłych. Często za nich odprawiamy mszę świętą. Często o nią prosicie. Ta pamięć o zmarłych to konsekwencja naszej wiary w święte obcowanie i w powszechne powołanie do świętości, bo tylko w ten sposób dusze mogą zobaczyć Boga, jeśli zostaną oczyszczone z grzechów. Jakże często, kiedy odchodzi ktoś bliski, mówimy, że szkoda, że tak szybko odszedł, bo nie zdążyliśmy mu wszystkiego powiedzieć, odwiedzić, pomóc. I to nieważne, że ktoś żył kilkadziesiąt lat, brakło nam kilka minut. A czasami boimy się w tych ostatnich godzinach życia naszych bliskich poprosić księdza z komunią świętą, z namaszczeniem chorych. Bo jeszcze mówimy, nie jest tak źle. Jak musi być, żeby księdza poprosić do umierających? Bo może być za późno. I wówczas to będziemy my odpowiedzialni za to, że nie dopilnowaliśmy tego momentu odejścia z tego świata. Jaki był ten rok?
Ktoś będzie pamiętał go jako rok radości, bo przyszło dziecko na świat. W naszej katedrze ochrzciliśmy 43 dzieci i mamy nadzieję, że te dzieci będą przez nas katechizowane i tutaj w katedrze będą chodziły na mszę świętą, tutaj znajdą swoje miejsce, tutaj przystąpią do Komunii Świętej. Bo w kończącym się już roku 20 dzieci przystąpiło do pierwszej Komunii Świętej. W tym też 2019 roku asystowaliśmy przy zawarciu małżeństwa 44 razy. Ten rok był rokiem, w który modliliśmy się o świętość naszych rodzin. Bardzo warto, aby owocem tego roku były częste modlitwy podczas jubileuszy małżeńskich. Dlatego w każdą ostatnią niedzielę miesiąca na mszy świętej o godzinie 13 w naszej katedrze będziemy się modlić za małżeństwa, które w danym miesiącu przeżywają swój jubileusz. Nieistotne, która to rocznica. Czy pierwsza, czy 33, czy jakakolwiek inna. Trzeba modlić się za małżeństwa. Trzeba, aby małżonkowie modlili się za siebie nawzajem, bo tylko trwałe i silne Bogiem małżeństwa tworzą silne rodziny, w których Bóg może działać cuda i zapraszać do współpracy młodych ludzi, którzy odpowiedzą pozytywnie na Boże powołanie. Niech to będzie owoc tego roku modlitwy o świętość małżeństw. Odpowiedzieć na Boże powołanie. Jedną z form tego powołania to powołanie do kapłaństwa czy do zakonu. Biskupi określili ten nowy rok 2020 rokiem modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne. A my, jako parafia katedralna, mamy szczególne zadanie. Mamy modlić się w intencji naszych dwóch kleryków, którzy przygotowują się do przyjęcia święceń diakonatu. To jeden z najważniejszych etapów na drodze do kapłaństwa. Niech za wami, drodzy klerycy, idą następni. Dzisiaj dzwonił do mnie ksiądz Benedykt z Austrii, który nas odwiedził i mówi: co u ciebie dzisiaj w kościele, w katedrze tylu biskupów? Bo patrzą przez internet, a o 10:00 tak pięknie ministranci byli ubrani na czerwono, że pomylił ich z biskupami. Życzylibyśmy sobie, żeby paru z nich, choćby księżni zostało, a i biskupów też by się przydało paru. 10 z nas w tym roku przyjęło sakrament bierzmowania, sakrament umocnienia naszej wiary. Warto byśmy wszyscy często wracali myślami do tego sakramentu, a do tego potrzeba ciszy i skupienia. W dzisiejszym jakże zlaicyzowanym świecie młodym nie jest łatwo usłyszeć Słowo Boże i na to Słowo odpowiedzieć. Trzeba by często przeżywali dni skupienia i rekolekcje, by potrafili żyć poza zgiełkiem miasta. Stąd parafia nasza planuje w tym roku już oficjalnie otworzyć nasz ośrodek duszpasterski w Lubelni, gdzie wszyscy będziemy mogli jeździć po to, aby tam, jak to mówimy, na przyrodzie spotkać się z Panem Bogiem. By dostrzegając piękno przyrody, jeszcze mocniej pokochać Twórcę tego piękna. Dlatego też bardzo dziękuję wszystkim, którzy w tym dziele tworzenia tego ośrodka
w Lubelni uczestniczyli i wciąż jeszcze uczestniczą. A którzy nie wiedzą, gdzie to jest, mam nadzieję, że się dowiedzą, bo będziemy tam przeprowadzali różnego rodzaju spotkania, rekolekcje, dni skupienia. Kończący się rok to okazja do podziękowań. Najpierw Panu Bogu. Wiele łask od Niego otrzymaliśmy. Za każdą z tych łask jesteśmy wdzięczni. Jak mówił święty Maksymilian Maria Kolbe, wszystkie łaski, jakie Pan Bóg daje, otrzymujemy przez pośrednictwo Matki Bożej. Dlatego wdzięczni jesteśmy Maryi, która z tego obrazu cudownego na nas spogląda i za to, że pomaga nam nieustannie. Po Bogu, Maryi i świętych, którzy są z nami i opiekują się nami, wyrażamy naszą wdzięczność ludziom. Przede wszystkim dziękujemy naszemu arcybiskupowi Mieczysławowi Mokrzyckiemu, metropolicie lwowskiemu, któremu tak bardzo zależy na tym, aby nasza katedra była piękna, a ludzie, którzy tutaj przychodzą, byli święci. To zadanie, które stoi przed nami, duszpasterzami, którzy mamy do tego dorastać, i nami wszystkimi, którzy tutaj w tej katedrze uczestniczymy w tych naszych nabożeństwach. Prosimy księdza biskupa Edwarda o przekazanie naszych wyrazów wdzięczności księdzu arcybiskupowi, a także zapewnień o modlitwie zanoszonej za niego w jego katedrze, a zwłaszcza za jego zdrowie. Księże biskupie Edwardzie, dziękujemy za Twoją obecność dzisiaj, ale także za to, że bywasz u nas także często niezapowiedziany, bo świadczy to o tym, że przychodzisz tutaj do swojego kościoła. Dziękujemy biskupowi Leonowi Małemu, księdzu infuatowi Józefowi Pawliczkowi, ojcu Sławomirowi i wszystkim kapłanom, którzy tutaj składają ofiarę eucharystyczną. Posługa na rzecz katedry i wspólnoty parafialnej to wielkie wyróżnienie. Dlatego wdzięczny jestem za pracę wszystkim kapłanom, księdzu doktorowi Krzysztofowi Szebli, księdzu doktorowi Aleksandrowi Kusemu, księdzu Anatoliowi Rusinowi, księdzu Janowi Tymaniowi, a także spowiednikom nieobecnym wśród nas, księdzu kanonikowi Janowi Bojarskiemu i księdzu kanonikowi Bronisławowi Baranowskiemu, o którego zdrowie wciąż się modlimy i mamy nadzieję, że do naszej katedry tutaj powróci, aby nas spowiadać. Warto zauważyć, że nauki katechizmu pobiera u nas ponad 120 dzieci i młodzieży, za co składam serdeczne podziękowania księżom katechetom i siostrze Lili katechetce. Dziękuję wszystkim instytucjom, zwłaszcza polskim, które nam pomagają. Pragnę wyrazić szczególną wdzięczność Fundacji Semper Fidelis na rzecz Archidiecezji Lwowskiej z siedzibą w Łańcucie oraz Fundacji Świętej Jadwigi z Wrocławia. Dziękujemy za pomoc Polskiemu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie. Szczególne podziękowania pragnę wyrazić posłowi na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, naszemu przyjacielowi, panu Kazimierzowi Gołojuchowi. Dziękujemy wszystkim indywidualnym osobom, zarówno ze Lwowa, jak i dobroczyńcom z całego świata. Dzięki waszej pomocy te dzieła, jakie podejmuje nasza katedra, są realizowane. Świat i siebie zmieniamy przez modlitwę.
Dlatego dziękuję Panu Bogu za tak liczne grono parafian, którzy żywo uczestniczą w życiu naszej parafii. Dziękuję za stowarzyszenia różańcowych, za grupy modlitewne modlące się koronką do miłosierdzia Bożego, za Legion Maryi, za mężczyzn, którzy się jednoczą, stając się rycerzami Kolumba, za krąg rodzin i wszystkich nawiedzających Jezusa Eucharystycznego, zwłaszcza we czwartki. Dziękuję także za pracę na rzecz Fundacji Dajmy Nadzieję, działającej przy naszej katedrze, która w domowym hospicjum opiekuje się 20 dzieci. Miniony rok przyniósł nam także szczególny rozwój fundacji. Za ten rozwój pragnę bardzo gorąco podziękować pani Irenie Hałamaj-Zenkner, całemu zarządowi i wszystkim pracownikom. Wielu ludzi dzięki waszej pracy i waszym staraniom otrzymało pomoc. Dziękuję wszystkim wolontariuszom, którzy poświęcają swój czas, pomagając chorym i potrzebującym. Dziękuję za warsztaty terapii zajęciowej, w pełni finansowane przez fundację, z 12 dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, które prawie codziennie odbywają swoje zajęcia w parafii na boiskach. Dziękuję także fundacji za opiekę nad świetlicą parafialną, w której uczestniczy 30 dzieci z katedry. Te wszystkie prace dziejące się w naszej i przy naszej katedrze nie byłyby możliwe bez wsparcia wielu ludzi dobrej woli. Bóg wam zapłać. Za wszystkich naszych dobroczyńców modlimy się w każdą środę podczas nowenny do Matki Bożej łaskawej. Czas kończącego się roku to okazja, by podziękować tym, którzy byli obok. Dlatego dziękuję wszystkim współpracownikom duchownym i świeckim. Dziękuję siostrom zakonnym, siostrom Mariankom, siostrom Józefitkom, które służą pomocą zarówno w katedrze, jak i na plebanii. Dziękuję wszystkim współpracownikom świeckim, dzięki którym możemy tak pięknie przeżywać nasze nabożeństwa. Dziękuję organistom kościelnym, straży katedralnej, ministrantom, chórowi, chorążankom, zespołowi młodzieżowemu i dziecięcemu. Dziękuję sprzątającym i wszystkim opiekującym się naszą świątynią. Koniec roku to z jednej strony wielka ulga, że następny rok przeżyliśmy z Bogiem zjednoczeni, ale z drugiej strony to wielkie zadanie, które stoi przed nami. Dzisiejsze nabożeństwo to nabożeństwo, w którym przepraszamy, dziękujemy i prosimy. Tak jak całe nasze życie. Dlatego, Panie Jezu, niech to wszystko będzie przyjęte przez Ciebie jako wyraz naszej miłości do Ciebie i niech będzie naszą odpowiedzią na Twoją wielką miłość.